Milena Piwowarska, witam w siódmym wydaniu SP1 Helm TV. Dzisiejsze wydanie będzie wyjątkowe, ponieważ w całości poświęcone jest jubileuszowi 20-lecia integracji w naszej szkole. Zaczynamy! Mamy zaszczyt pracować i uczyć się w szkole integracyjnej, to dla nas przywilej. Zapraszamy na film 20 lat integracji w jedynce. Osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce, żeby go normalnie traktować. Anna Dymna, aktorka, prezes Fundacji Mimo Wszystko. Dzień dobry. Mam na imię Monika, jestem mamą chłopca, który ma kilka niepełnosprawności. Gdy zapisywałam swojego syna Patryka do szkoły podstawowej numer 1 w Chełmie, zastanawiałam się, czy poradzi sobie w szkole integracyjnej. Z perspektywy czasu widzę, że podjęłam bardzo dobrą decyzję. Szkoła położona jest dalej od ulicy, ma swój plac zabaw, syn uczy się w jednej klasie, może korzystać ze świetlicy cały czas, ma też swoją szafkę na ubrania. W sali lekcyjnej ma swój kącik, gdzie może odpocząć, jak jest zmęczony. Wszyscy go znają w szkole, on też bardzo dużo osób zna po imieniu, poznał też inne dzieci niepełnosprawne. Dzieciaki bardzo się lubią, serdecznie zawsze się ze sobą witają i rozmawiają. Patryk obecnie chodzi do klasy 5. Na lekcjach ma zapewnioną opiekę nauczyciela wspomagającego, który jest z nim przez cały czas. Dostosowuje on program nauczania do umiejętności syna i pomaga mu podczas lekcji. W szkole rano lub bezpośrednio po lekcjach syn ma również zajęcia ze specjalistami, z logopedą, rewalidantem, psychologiem czy rehabilitantem. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo nie muszę go wozić po lekcjach do innych poradni. Sale specjalistyczne są bardzo dobrze wyposażone, ciągle kupowane są też nowe pomoce dydaktyczne do tych sal. W związku z pandemią w szkole ruszyła już w kwietniu tamtego roku nauka zdalna. Tak? Dzieci łączą się z nauczycielem poprzez platformę Meet. Lekcje prowadzone są zgodnie z planem lekcji. Prowadzone są w bardzo ciekawy i zróżnicowany sposób. Nie mam absolutnie poczucia, że syn coś stracił przez naukę zdalną. Jest zadowolony, lubi łączyć się przez komputer ze swoimi kolegami i nauczycielami, ma swoje ulubione przedmioty. Co jest dla mnie bardzo miłe, to, że nauczyciele są bardzo wyrozumiali dla mojego syna. Potrafią z nim nawiązać kontakt, a to proszę mnie wierzyć, wcale nie jest takie proste. Rozumieją jego potrzeby, są otwarci na jego propozycje, bardzo doceniają jego postępy w nauce, nawet takie minimalne. Widać, że od wielu lat pracują z dziećmi niepełnosprawnymi. Dlatego tak wspaniale je rozumieją. Co ciekawe, w integracji wspaniałe jest to, że dzieci niepełnosprawne nie są skazane na program minimum. Jeżeli ktoś jest w stanie uczyć się więcej, to uczy się więcej. Dzieci niepełnosprawne też biorą udział w wielu konkursach, gdzie mogą pokazać się z swojej najlepszej strony. Uważam, że Patryk w pełni zintegrował się z klasą i szkołą, a co świadczy tylko o tym, że integracja w jedynce jest na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. O specyfice integracji naszej szkoły opowie pani Agnieszka Paszko, przewodnicząca do spraw integracji w naszej szkole. Rok 2021 jest jubileuszem 20-lecia powstania w naszej szkole klas integracyjnych. Tak, to właśnie w roku 2001 po raz pierwszy rozpoczęli naukę w naszej szkole uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kuba, Wiesio, Marcin, Tomek, Agnieszka i Ewelinka. Czym są klasy integracyjne? To współdziałanie, tolerancja, czasem trudne decyzje.
ale też dużo śmiechu, przyjaciół i pomocnych dłoni wokół. Pedagog wspomagający, który jest z dziećmi od klasy pierwszej do ósmej. Jest to oparcie, szczególnie przy przekraczaniu kolejnego progu edukacyjnego w klasie czwartej. To osoba, która wspiera dzieci w ich rozwoju, który nie zawsze przecież przebiega według określonych szablonów. Zdobywamy tu nie tylko nowe wiadomości, ale też uczymy się zauważać potrzeby drugiego człowieka i czasem również stawiać je na pierwszym miejscu. Uczestniczymy w lekcjach otwartych, które pokazują, jak dużo już umiemy. Każdego roku w listopadzie Chełmski Dom Kultury wypełnia się wrzawą podekscytowanych artystów. Niepełnosprawne dzieci z całego powiatu chełmskiego, ale też z zaprzyjaźnionej szkoły z Lublina, niecierpliwie czekają, by zaprezentować swoje zdolności w plastyce, muzyce czy w teatrze. Zawsze jest dużo niespodzianek, nagród i mnóstwo radości. Nawet mimo pandemii konkurs odbył się w tym roku już po raz 18. Festiwal Twórczości Młody Artysta, bo tak nazywa się ta wspaniała impreza, jest objęty patronatem prezydenta miasta Chełm i lubelskiego kuratora oświaty i na stałe zagościł już w miejskim kalendarzu. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem 20 lat integracji w jedynce. Wspaniałe nagrodzone prace można oglądać na stronie naszej szkoły. Mamy też w naszej szkole wyjątkową nagrodę. Nazywa się Złote Serce Integracji. Każdego roku kapituła nagrody przyznaje to wyróżnienie uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i takim osobom, które bezinteresownie pomagają innym. Nie jest łatwo zdobyć taką nominację, ale gdy się już uda, to ogromna satysfakcja gwarantowana. Nasi nauczyciele, to oni właśnie wspierają uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Teraz przed nami spotkania z klasami integracyjnymi. Oto krótkie migawki z życia klas integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie. Relacje i więzi, ciekawe lekcje, projekty oraz sukcesy. Klasa trzecia A jest zgranym zespołem. Dzieci bardzo lubią razem uczyć się i bawić. Są ciekawe świata, więc od pierwszej klasy uczestniczyły w warsztatach Akademii Młodego Naukowca. Z wielkim zaangażowaniem realizowały projekt edukacyjny związany ze zdrowym stylem życia. Uczniowie bardzo lubią zajęcia plastyczne oraz są niezwykle rozśpiewaną grupą. Myślą przewodnią uczniów piątej bez słowa, oprócz wiedzy trzeba mieć serce. W klasie istnieje zwyczaj pomocy koleżeńskiej polegający na wzajemnej współpracy, życzliwości i udzielaniu wsparcia uczniom będącym w trudnej sytuacji. Siódma A potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji, podczas lekcji, w czasie uroczystej akademii, a także w teatrze czy na biwaku. Niepełnosprawni uczniowie zawsze mogą liczyć na pomoc swoich rówieśników. Cechą charakterystyczną klasy jest duża wrażliwość na krzywdę innych ludzi i zwierząt. Bardzo chętnie organizują oraz włączają się w różne akcje charytatywne. Czwarta C. Jest nas w klasie 18, przygód i zadań mamy sporo. Wszyscy bardzo się lubimy, z wyjść do kina i wycieczek zawsze się cieszymy. Uczymy się chętnie i dobre oceny zdobywamy, chętnie w konkursach się sprawdzamy. Jedni pięknie rysują, inni świetnie rachują, gole dobrze strzelają i wypracowania najlepsze oddają.
ale wszyscy pamiętają, bez wyjątku żadnego, by być dobrą koleżanką i kolegą. I dlatego w naszej klasie czwartej C każdy dobrze czuje się. Chętnie ze sobą przebywamy i koleżankom o specjalnych potrzebach zawsze pomagamy. Druga C. Uczniowie naszej klasy są ciekawi świata. Wciąż realizują interesujące projekty i wspierają się wzajemnie. W szóstej C, jak każdy wie, moc talentów skrywa się. Dzieciaki lubią ze sobą przebywać. Chętnie biorą udział we wspólnych przedsięwzięciach. Wspierają się wzajemnie, a dzięki temu pięknie się rozwijają. Klasa pierwsza B to zgrany zespół. Pięknie śpiewamy, a także wspaniale rysujemy. Klasa druga A. W naszej klasie występuje duża przewaga chłopców. Dzieci bardzo chętnie pracują. Wspólnie rysują, piszą wierszyki. Biorą udział w konkursach wiedzowych i plastycznych. Możemy się pochwalić laureatami. Siódma C to bardzo rozrywkowa klasa. Chętnie się bawi i odpoczywa na łonie natury. Świetnie się integrujemy i dogadujemy podczas wyjść i wyjazdów szkolnych. Uczniowie klasy czwartej A to zespół motywujący się wzajemnie i wspierający w trudnych chwilach. Aktywnie włączają się w zadania na rzecz klasy i szkoły. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach i osiągają liczne sukcesy. Piąta A to fajna klasa, nie doświadczysz tu smutasa. Razem jest nam wesolutko, choć dziewczynek tu malutko. Średnia klasy wyborowa, od konkursów boli głowa. Nasza klasa jest the best, ale to już pewnie wiesz. Świetnie też programujemy i sukcesy świętujemy. Patryk programuje robota Werni. Dam na trzy. Dobrze, trzy razy do przodu, potem trzy razy będzie do tyłu. Dobra? Dobrze. Tak. Potem parę razy obrót. I może jeszcze w lewo, w prawo, co? Tu. Tu. Lewo. Lewo. W dół. W prawo. I wystarczy. I zobacz, czy jeździ. Brawo. Dobra, zaprogramuj robota, żeby strzelał. Do przodu najpierw dałeś, tak? Tak. A potem? Potem strzał. Dobra. Gotowa? Tak. Uwaga, leci. Na zakończenie dzisiejszego specjalnego wydania SP1 Helm TV usłyszymy wiersz pani Agnieszki Paszko pod tytułem 20 lat integracji w jedynce. Recytuje pani Jolanta Piwowar. Dwudziestolecie integracji w jedynce. I jak inność, dziwny wygląd. N to niezbyt dobry wzrok. T trudności w poruszaniu. E emocjonalny szok. G głębokie przeżywanie. R radości nagły wybuch. A aktywność ponad miarę. C. Ciekawski mały zuch. J. Nie zawsze jasność myśli. A. Awersja do zmienności. Tyle różnych wad i zalet w drodze do doskonałości. Buzie miłe i bezzębne. Uśmiech szczery, pogłaskanie. Przez 20 lat w tej szkole codziennie patrzymy na nie. Dzieci rosną, dorastają, o swych paniach pamiętają. Tu dostały ważną lekcję, co jest życia drogowskazem. Każdy człowiek to jest wartość i najlepiej zawsze razem. Bo to siła integracji, którą wciąż propagujemy i wspieramy naszych uczniów. Przekazując, co umiemy. Więc świętujmy tę rocznicę 20 lat integracji. Życzmy wszystkim życzliwości, zrozumienia, tolerancji,
byśmy zawsze dostrzegali innych ludzi wokół siebie. Patrzmy sercem, a na ziemi będzie dobrze nam jak w niebie. Żegnam się z Państwem, Milena Piwowarska. Do zobaczenia.